Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stanisław Czekalski. Przyjechałem z Sosnowca, organizując od 15 lat takie wydarzenie pod nazwą Krynicki Rajd Jana Kiepury. Impreza jest turystyczno-muzyczno-rozrywkowa. Wspomnienie o Janie Kiepurze. I zaczęło się to w 2002 roku, kiedy były obchody setnej rocznicy urodzin Jana Kiepury oraz setnej rocznicy nadania praw miejskich dla Sosnowca. Dzisiaj uczestnicy tego rajdu, wczoraj mieliśmy tak zwany dzień krajoznawczy, widzieliśmy wąwóz Homole, Krynicę. Związki Jana Kiepury z Krynicą. Dzisiaj uczestnicy rajdu byli na Jaworzynie Krynickiej, zwiedzili Krynicę, przyszli do nas teraz na koncert również i reprezentują szkołę podstawową nr 21 w Sosnowcu. Część ta właśnie muzyczno-słowna ze wspomnieniem o Janie Kiepurze zacznie się, tutaj będzie przedstawiona przez pana Andrzeja Czekajskiego. Wspomnienie o Janie Kiepurze zaprezentuje w kilku małych blokach słownych sosnowiecki poeta oraz wydawca publikacji o rodzinie, o Janie Kiepurze i rodzinie. I w części i część muzyczną uzupełni pani Bożena Związek, która za chwilę się zaprezentuje. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę miłego odbioru. Świata chłopak Sosnowca. Dzisiaj idzie w cichym marszu aniołów. Zagląda na festiwal swojego imienia, na koncerty jemu poświęcone. Siada gdzieś tam w ostatnim rzędzie i słucha. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na koncercie wspomnień. A wspominać będziemy, jak już wcześniej mój przedmówca powiedział, światowej sławy chłopaka Sosnowca, wspaniałego tenora, obywatela świata, Jana Kiepury. A ja krótko w tak zwanej pigułce przypomnę Państwu jego postać, życie artystyczne oraz karierę. Szanowni Państwo, ten legendarny chłopak Sosnowca
największy, najwybitniejszy artysta wszechczasów, artysta opery i filmu XX stulecia ubiegłego wieku. Dzięki swojemu talentowi stał się ulubieńcem tłumu. Biografia jego nadal fascynuje i wzbudza podziw wśród narodów świata. Po latach magia Kiepury nadal trwa. Zmieniają się pokolenia, a pamięć o Janie Kiepurze pozostaje. Powstają na jego temat książki biograficzne, wspomnienia, pomniki, wiersze, a także piosenki. Poproszę teraz naszą artystkę, panią Bożenę Związek, która... która zaśpiewa nam piosenkę Z potrzeby duszy i serca. Wolno przypomnieć jeszcze przez chwilę sylwetkę mistrza Jana. Droga Kiepury do światowej kariery była daleka i trudna. Jan urodził się 16 maja 1902 roku w rodzinie zamożnego piekarza. W domu przy ulicy Majowej 6, oczywiście w Sosnowcu. W tym mieście mieściła się również piekarnia. Po kilku latach Kiepurowie przenieśli się do własnego domu przy ulicy Miłej 4. W 1912 roku, po ukończeniu prywatnej szkoły podstawowej, Kiepura rozpoczyna naukę w męskiej szkole handlowej. W 1921 roku zdaje maturę w Sosnowieckim Gimnazjum imieniem Stanisława Staszyca. A w październiku tegoż roku zapisuje się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
1922 roku, mimo sprzeciwu ojca, rozpoczyna prywatną naukę śpiewu u profesora Wacława Brzezińskiego. Sosnowiec wpłynął na ukształtowanie jego osobowości, dzięki której Kiepura stał się artystą światowej sławy. Zdobył podziw wielu wielkich artystów jako krzewiciel i ambasador kultury polskiej, a przede wszystkim jako człowiek obdarzony głosem o niezwykłej barwie. Takie głosy rodzą się zazwyczaj we Włoszech, w słonecznej Hiszpanii, ale jak widzimy również i w Polsce, czego dowodem i najlepszym przykładem jest nasz wspaniały tenor. Jan Kiepura wykorzystał talent, jakim go Bóg obdarzył. Umiał go po prostu należycie spożytkować. Bardzo prosimy Panią Bożenkę, aby była uprzejma zaśpiewać nam pieśń dla Kiepury oraz piosenkę o Szpilmanie. Bardzo proszę. Chłopak z Sosnowca, Jan Kiepura, rozsławił nas na całym świecie. Możecie szukać w wielu chórach, takiego głosu nie znajdziecie. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Taki talent bywa rzadko, natura cudów nie powiela. Czasem zabłyśnie jedną gwiazdką, która świat cały rozwesela. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Podbił serca na całym świecie, w przepięknym głosie była moc. Do wielkich oper cudowne dziecię, niepowtarzalny był to głos. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Artysta nigdy nie umiera, ciągle jest żywy w naszej pieśni. Tak wielką była jego kariera, że nadal chwalą go współcześni. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. Był gwiazdą operowych wieczorów, sławny śpiewak, król tenorów. A w jego duszy
którym mieszkała muzyka, umiał dobierać pięknie dźwięki i w polskim radiu często słychać tego pianisty cudne piosenki. Niech w tej piosence pozostanie pamięć o sławnym Szpilmanie, postać nam znana, bardzo bliska, bo to był świetny pianista. Niech w tej piosence pozostanie pamięć o sławnym Szpilmanie, postać nam znana, bardzo bliska, bo to był świetny pianista. Wielcy artyści zawsze są w cenie, pianista był w całym świecie znany. O, sosnowieckie miał korzenie, dlatego jemu tę pieśń śpiewamy. Niech w tej piosence pozostanie pamięć o sławnym Szpilmanie, postać nam znana, bardzo bliska, bo to był świetny pianista. Niech w tej piosence pozostanie pamięć o sławnym Szpilmanie, postać nam znana, bardzo bliska, bo to był świetny pianista. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszej artystce, że była uprzejma przypomnieć nam również sosnowiczanina Władysława Szpilmana. Dziękuję bardzo. Wszyscy na pewno znamy, wszyscy oglądaliśmy film Pianista. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz. A my, drodzy Państwo, wracamy do naszego Janka Kiepury. Szanowni Państwo, w zachowaniu właśnie Jana Kiepury zawsze było widać taką niepowtarzalną osobowość, pewność siebie, wręcz zadziorność. No taki był Kiepura. Wywodzącą się zapewne z sosnowieckiej dzielnicy, która nazywała się i nazywa się nadal Pogoń. Podobnież tam się tacy zadziorni rodzili, ale utalentowani. Ta oryginalna cecha w połączeniu ze zdolnościami i niepowtarzalnym głosem sprawiła, że Kiepura zaistniał w operach świata i stał się niezapomnianym śpiewakiem swojej epoki. Życie Kiepury było trudne, bo od świtu do nocy wypełnione pracą. Niełatwo jest zostać wielkim artystą, nawet gdy talent towarzyszy. Trzeba pracować, pracować, pracować. No niestety, jak chce się do czegoś dojść. Mimo spiętrzenia na jego drodze problemów, pokonał je i doszedł do wyśnionej przez siebie kariery. Do dzisiaj wspomina się koncerty Jana Kiepury w Operze Wiedeńskiej. Nawet burmistrz Wiednia Helmut Dilk powiedział kiedyś, tu cytuję, Kiepura dla Wiednia w latach 30. był tym, czym Beatlesi dla Londynu w latach 70. Kiepura odniósł sukcesy w największych teatrach i operach świata poprzez Wiedeńską Operę, La Scalę, Metropolitan Operę, Monachium, Buenos Aires, Berlin, Rio de Janeiro i oczywiście wszystkie teatry polskie, ale drodzy Państwo, nie zapomnijmy o Lwowie. Tam się wszystko zaczęło, tak można powiedzieć. I dlatego bardzo proszę naszą panią Bożenkę, żeby była uprzejma zaśpiewać nam piosenkę Czar Polesia oraz Moje serce zostało we Lwowie. Bardzo proszę. Pośród łąk lasów i wód
życia pogoni żyje. Osępny lud brzęczą, mu chroje nad bagnami skrzypi. Jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę brud. Czasem odezwie się łosiarek, albo gąszczu dziki głuszczaczek. I znowu cisza, cisza tak niewzruszona dusza. Brzmi pustą rozmarzona, piękny o Polesiu sen. Polesia czar, to dzikie knieje mą czary. Polesia czar, smętny to wichlujek, gdy w mroczną noc z bagiem stają opary. Serce me drży, dziwny ogarnia lęk i słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota. Serca tęsknota wierzy Polesia cud. Po świecie
i zapomnieć nie mogę, że kiedyś szedłem. Moje serce zostało w Elbowie, dzieli nas tysiąc lądów i burz. Zatrzymałam się w drogi połowie. Jak tu iść, kiedy dojść, ani rusz? Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, chociaż obcy pod stopą mam bruk, że to wczoraj jechałam tramwajem, który wolno pod górę się plukł, że to wczoraj w pasażu Hausmana za dwie szóstki kupiłam kiść bzu, że to wczoraj w gałęziach kasztana lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało w Elbowie, w moim mieście kasztanów i bzów. A ja chodzę po świecie, a ja idę przez świat, tyle dni i tygodni i miesięcy i lat. Zatrzymałam się w drogi połowie, okradziona z mych marzeń i snów. Ale musi przyjść dzień, gdy w Elbowie z moim sercem połączę się znów. Szanowni Państwo, w 1939 roku Kiepura rozpoczyna karierę filmową. Pierwsze z jego filmów z udziałem Kiepury to jest Neapol, śpiewające miasto, pieśń nocy, zdobyć cię muszę. Następnie powstanie Dla ciebie śpiewam, kocham wszystkie kobiety, czar cyganerii, kraina uśmiechu i kilka innych. Dzięki filmom Kiepura staje się jeszcze bardziej sławny i bogaty. Zostaje obwołany czołowym amantem filmowym. Otoczony zawsze przez tłumy, śpiewa wprost wszędzie, gdzie jest, stojąc na dachu samochodu, czy z balkonu, pokoju, w którym mieszka. Ludzie gromadzili się w wielotysięcznych tłumach, by go słuchać i zobaczyć. Minęło ponad pół wieku od tych wydarzeń, a legenda Kiepury wciąż trwa. Uwielbiamy go za jego temperament, słoneczny uśmiech, a przede wszystkim za niepowtarzalny głos i talent. Wspomnieć należy, iż Kiepura wielokrotnie koncertował społecznie, między innymi na budowę Muzeum Narodowego, a także dwukrotnie na rzecz powodzian w Krynicy. Przeznaczył także pieniądze na Fundusz Obrony Narodowej, koncertując w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej, zebrał 100 tysięcy dolarów i ofiarował je na Fundusz Pomocy Polsce. Pozwólcie Państwo, że na chwileczkę wrócę do Krynicy, do roku 2004. W tym właśnie roku, dzięki staraniom Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Fundacji imienia Jana Kiepury w Krynicy stanęła replika pomnika naszego słynnego tenora, który stoi w Sosnowcu na Placu Stulecia. W uroczystościach tych wzięły udział władze naszego miasta, czyli Sosnowca, z fundacją wcześniej przeze mnie wspomnianą Jana Kiepury,
oraz zaproszeni goście wraz już niestety świętej pamięci Bogusławem Kaczyńskim na czele. Drodzy Państwo, nie sposób chociaż słówka nie powiedzieć na temat tego wspaniałego, wielkiego człowieka, ambasadora kultury. W styczniu minął rok, jak Boguś od nas odszedł. Pozwoliłem sobie powiedzieć Boguś, ponieważ bardzo blisko znałem tego człowieka. Spotykaliśmy się na festiwalu Ave Maria w Czeladzi. Prowadziliśmy dyskusje na tematy oczywiście śpiewacze. Był to wspaniały, niezapomniany przyjaciel, człowiek. No, chorował bardzo długo, po bardzo poważnym udarze. Zrobił wszystko, żeby jeszcze stanąć na nogi, żeby jeszcze odzyskać głos i powiedzieć do nas te parę słów na temat artystów, na temat opery, operetki, na temat teatrów całego świata. Powiedział bardzo dużo. Bardzo dużo można było się o nim dowiedzieć. Bardzo, bardzo żałujemy, że tacy ludzie muszą odejść. Ale co zrobić? Taka wola Boża. Drodzy Państwo, poprosimy teraz Panią Bożenkę, naszą artystkę, która zaśpiewa nam dwie piosenki. Bardzo lekkie. Jedna będzie nosić tytuł Panie Karolku, a druga Ballada o Franciszce. Bardzo proszę. Tato, jest wprost nie do wiary, jak się ludzie zmieniają nie do poznania. Tato, jest wprost nie do wiary, jak ten świat miłosny w sprawach poszedł w dół. Jak mężczyzna zatracił ambicje i w pogardzie ma dawne tradycje. Tato, jest wprost nie do wiary, że zapomniał wół, jak on cielęciem był. Ta panie Karolku, ta bój się pan Boga, ta pan nic a nic nie pamięta. Ta u nas w Lwowie, jak ktoś się zakochał, to pan nie przynosił prezenta. Albo pączki, albo kwiatki, albo takie różne nadziewane czekoladki. A jak ktoś był urzędnikiem, to przynosił pierścioneczek z koralikiem. Ta panie Karolku, ta bój się pan Boga, ta co pan przewraca oczami. Ta jak panu nie wstyd przychodzić do panny, tak na sucho z pustymi rękami. Pomijam te prezenty ewentualnie. Tato, jest wprost nie do wiary. Ale co on sobie myśli, taki gość? Jak już jesteś, to mów, o co chodzi. On nic, tylko wciąż o powodzie. Tato, jest wprost nie do wiary. Zimna ryba też by w końcu pan miała dość. Ta panie Karolku, to bój się pan Boga, ta gdzie są te resztki męskości? Ta u nas przed wojną, jak ktoś się zakochał, to zaraz tak tychotał z miłości. Twarz miał bąsik, cały trząsł się i do nóżek padał i całował rąsi. Wszystko wiedział i rozumiał, a pan siedzisz jak ta nazrowska mumia. Ta panie Karolku, ta bój się pan Boga, ta to już jest trochę niesmaczne. Ta zacznij pan działać, ta zacznij pan pałać, bo przecież ja pierwsza nie zacznę. Albo zaraz się rozejdźmy i kwita, bo pan już nie mężczyzna, a ja jeszcze szac kobieta. Thank you.
Ja myślę, że zaprezentowałam piosenkę o dawnych amorach, ale będzie też ballada o pewnych amorach młodych ludzi i Państwo się włączą na pewno do wspólnego śpiewania, bo będzie to ballada o pannie Franciszce. Na Kliparowie za rogatkami mieszkała sobie z rodzicielami. Piękna jak anioł, zwinna jak myszka, na imię miała panna Franciszka. A ojciec panny, że był rzeźnikiem, codziennie świnie zażynał z kwikiem. Człowiekowi mógł wybruć kiszki. Taki był tato panny Franciszki. A matka panny za ladą stała. Cokolwiek zabił, ona sprzedała, więc sprzedawała szpander i kiszki. To była matka panny Franciszki. A niedaleko od ich zagrody mieszkał, se mieszkał fryzjerczyk młody i co dzień rano kupował kiszki, bo bardzo kochał panny Franciszki. Biedny fryzjerczyk zalał się łzami, taj kupił kiszki ze strychninami, a było tego 2 metry blisko i zjedli razem z panną Franciszką. Z tej opowieści morał wynika, nie kochaj nigdy córki rzeźnika, bo miłość może się skończyć licho i jak ten fryzjer strujesz się kicho. Drodzy Państwo, na zakończenie pragnę zwrócić się do samego Jana Kiepury, który na pewno, jak już wcześniej wspomnianym, gdzieś tam siedzi w ostatnim rzędzie i słucha. Drogi mistrzu Janie, z urodzenia jesteś sosnowiczaninem, z wyboru mieszkańcem wielu polskich miast, a dzięki swojemu talentowi stałeś się obywatelem świata. Przez wspomnienia, nagrania, tablice pamiątkowe i pomniki, które powstają dzięki nowym pokoleniom wielbicieli Twego talentu, wracasz do miejsc, w których żyłeś. Twój wizerunek uwieńczony na brązie, w Sosnowcu czy w Krynicy, sprawia wyraźnie, jakby zawarty był w nim Twój porywczy temperament i Twoja dusza. Wydaje się, że za chwilę zaśpiewasz jedną ze swoich ulubionych arii lub piosenek. Niną, ach uśmiechnij się, brunetki blondynki, signorine, radując jak za dawnych lat mieszkańców tych miast. Drogi mistrzu Janie, byłeś dla wielu uśmiechem losu, blaskiem i radością tamtych ciężkich dla narodu lat. Dzisiaj w niepodległym kraju świecisz tym samym blaskiem i wypełniasz radością serca mieszkańców Sosnowca, Krynicy i całej Polski. Jesteś uśmiechem dla świata. Dziś chylimy czoła przed Twoim talentem
i pięknym głosem. Janie Kiepuro, chłopaku z Sosnowca i Krynicy, zostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Szanowni Państwo, Jan Kiepura zmarł nagle 15 sierpnia 1966 roku w miejscowości Harrison pod Nowym Jorkiem. Przystanąłem kiedyś w centrum w Sosnowcu przy pomniku Jana Kiepury i dzisiaj przystanąłem przy tym samym pomniku w Krynicy. Proszę sobie wyobrazić, że w Sosnowcu, jak i dzisiaj w Krynicy, biały gołąb usiadł Kiepurze na dłoni. Niczym muza rozpościera skrzydła. Wspomnieniem zabrzmiał mi w uszach znany głos tenora, jakby zszedł z cokołu i arię zaśpiewał. Przystęp przechodny na chwilę, gdy jesteś w jakiejś rozterce, wspomnij naszego Janka, jego sławę i jego serce. Czy możemy Panią prosić, żeby Pani była uprzejma nam jeszcze coś zaśpiewać? A może walczyk katarynkowy z kramu z piosenkami Leona Schillera? Dziękuję. Coś na rozluźnienie. Pożegnalny walczyk katarynkowy. Stary walczyku katarynkowy z cichutkim swym refrenem, poskarż się proszę w najlichszym szynku słuchaczom jak ja bezdomnym. Jeśli litości w nich nie obudzisz, wybiegnij na ulicę, krzycz pod mostami, wyj poza ułkach.
niech mnie do siebie przygarną. Szkoda każdej łzy, twe o szczęściu sny już nie wrócą, choć do nas ta wino dziewczyno na karbogaz. Jeszcze przyjdzie czas, biegły upij się winem, choć raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Stary walczyku katarynkowy, melodia twa jak alkohol. Upartym rytmem wciąż w skroniach tętnisz i oczy mgłą przesłaniasz. Mądre mi rzeczy szepcesz do ucha, a na kto wie, spróbuje. Żyć mówisz trzeba, to będę żyła. A jak, to już wiadomo. Szkoda każdej łzy, twe o szczęście sny już nie wrócą, choć do nas na wino dziewczyno, na karbol gaz. Jeszcze przyjdzie czas, pierwej upij się winem, choć raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, że byli Państwo, że wzięli Państwo udział w koncercie poświęconym Janowi Kiepurze z okazji 115. rocznicy jego urodzin. Bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że jeszcze Pan Stanisław to zabrał. Serdecznie, proszę Państwa, dziękuję za udział w całej imprezie, w tym koncercie organizatorami 15. Trynickiego Rajdu Jana Kiepury były Fundacja imienia Jana Kiepury w Sosnowcu, Urząd Miejski w Sosnowcu, Oddział PTTK imienia Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu. I ja chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim władzom Krynicy, że tolerują nas tutaj i możemy takie te rajdy kontynuować. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. I oczywiście całemu mojemu zespołowi również serdecznie dziękuję. Dziękuję. Udział w koncercie dzisiaj wzięli pani Bożena Związek. Dziękujemy serdecznie. Przy fortepianie pan Andrzej Czekański. Dziękujemy serdecznie. I ja się również Państwu kłaniam, Sławomir Korczyński. Do zobaczenia za rok. Dziękuję.